Let's see how these prehistoric predators like my blaster's new settings. Okej, okay, Cortex sobie tam znowu pogadał to, co chciał nam przekazać. No, nic nowego nie dodał w sprawie, tylko co jedynie się powtórzył jak taki powtarzajka. Tym razem mamy 101 skrzynek, tak więc skoro mamy 101 skrzynek, no to no niewiele nam tutaj jakby brakuje do szczęścia. Mam nadzieję, że również ten poziom uda nam się zrobić na 100%, bo z tego co pamiętam, nie jest go ciężko zrobić na 100%. Aczkolwiek, no, trzeba nie raszować. A jak wszyscy wiemy, ja mam z tym ogromny problem, bo ja lubię sobie poraszować. Specjalnie teraz jakby gadam na tej linii dialogowej jego, ponieważ Cortex nic nowego nie mówi, on po prostu się powtarza. On już mówi to, co jakby mówił, jak robiliśmy normalną wersję tego poziomu. Swoją drogą, jak patrzymy się na te platformy galaretkowe, to ten filtr jest na tyle intensywny w kolorze, że bardzo mi przypomina, jakby to można powiedzieć, tę platformę kamienną, która w zasadzie była w poziomach kosmicznych, która była przezroczysta, przez którą nie mogliśmy się nawet odbijać. I tak jakoś mi się skojarzyło z tego powodu. Dobra, spadamy w dół, bo tu na dole coś może być. Ale sprawdźmy to. No bo, że poza jagodami Bumpa to nic nie widzę szczególnego. Ale zawsze warto było spaść. Taka jest prawda. Gdybym mógł, to skasowałbym tę roślinkę, ale niestety jest ona nieśmiertelna i ona nie... No nie reaguje na broń Cortexa, tak więc... No całkiem słabo bym mógł powiedzieć. Aha, już pamiętam, dlaczego tego poziomu nie lubiłem trochę też robić na 100%. Mimo, że z reguły uważam, że ten poziom dosyć prosto się robi. A nie lubiłem go robić właśnie z powodu tej skrzynki. Tej właśnie skrzynki, która jest u góry. Nie zniszczyłem jej nawet, więc... Może, nie wiem, może muszę tak jak z Crashem tak zrobić, że na krawędź? Nie wiem, nie mam pomysłu. Będę próbował oczywiście zdobyć tę skrzynkę. Ale czy mi się uda, no to to już jest inna kwestia. No, i się udało. Co prawda troszeczkę trzeba było się namęczyć, ale w sumie z drugiej strony aż tak długo tutaj nie siedziałem. Po prostu musiałem troszeczkę połączyć fakty i wiecie, troszeczkę odmierzyć te skoki. No tutaj ci przeciwnicy, no to jest bułka z masłem, tak szczerze. Dobra, tu już mamy wszystko ładnie oczyszczone, więc teraz nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu polecieć w tę stronę. No dobra, no to skoro nie mam tutaj za bardzo nic ciekawego wam do zaoferowania, to porozmawiamy sobie na jakieś takie, nie wiem, luźne tematy, whatever, bo w sumie to i tak... Luźna seria już teraz jest pod koniec, bo wszystkie ciekawostki, które chciałem powiedzieć, to już zdążyłem wam przedstawić. Jedyne co, to sobie zostawiłem coś co nieco na koniec gry, kiedy zdobędziemy 106%, bo tam będę mógł wam jedną rzecz, o jednej rzeczy wspomnieć i wy chyba się domyślacie już nawet o której. Zatem porozmawiamy sobie na temat jakichś rzeczy dosłownie luźnych. Otóż... To, ja wiem, że ten temat to jest taka totalna pierdoła, która nie powinna w ogóle kiedykolwiek mieć miejsca. Bo hehe, jako dobry, a przynajmniej powinienem się postarać, by być jeszcze lepszym zagrajmerem niż jestem. Nie powinienem takich tematów poruszać, ale dobra, no niech będzie. Nie wiem, czy wiecie, ale w ten czwartek jest tłusty czwartek. No. Więc jak będziecie go spędzać? Macie jakiś konkretny plan? Jeżeli chcecie, możecie się podzielić tym w sekcji komentarzy, no. Pomidor jest taki słaby, że nie potrafi raz a dobrze serii poprowadzić. Powinien jakieś tematy znaleźć, coś o gierce powiedzieć, jakieś swoje przeżycia. Tylko, widzicie, problem jest taki, że ja już zdążyłem wam przez te 40 ileś odcinków powiedzieć odnośnie tego, co tutaj się w tej gierce dzieje. Wy wszystko raczej znacie na pamięć, a jeżeli nie znacie, nie wiem, macie z czymś problem, nie pamiętacie o czymś, o czym wspominałem w jakichś poprzednich odcinkach, to zalecam po prostu obejrzeć wideo poprzednie. Tam będziecie mieli już wszystko ładnie nakreślone, naświetlone, nakreślone, whatever. Wszyscy wiemy, o co chodzi.
I tam będziecie mieli już jakby pełen skrót tego, co ja miałem do przekazania, kiedy robiliśmy za pierwszym razem te poziomy. Teraz w zasadzie to robimy praktycznie te poziomy po raz enty. Tak więc dla mnie to już tak jakby, wiecie, to jest wizyta na zasadzie takiej, że nie przychodzę tutaj do nowego poziomu, tylko przychodzę do poziomu, który już zdążyłem zwiedzić. Który w zasadzie sobą nic nowego, no może poza tymi filtrami, nie reprezentuje. Dobra, jesteśmy już na samej górze. Na samej górze, nie górę. Tak, sam jestem taka sama góra. Jestem Góra Michał. Miło mi poznać. No, tutaj przyznam, że jak na takie pastelki, bo podejrzewam, że to jest pastel zrobiony poziom, a nie z jakichś tam farb czy jakichś kredek ultra takich, wiecie, ostrych. No to podejrzewam, że jak na takie pastele, no to... To całkiem w porządku ta lawa wygląda, przynajmniej moim zdaniem. Dobra, tutaj mamy jeszcze intruza, którym trzeba się zająć. Dokładnie tak, i teraz zium. Dla osób, które będą się zastanawiać, czy ja to widziałem, tak, widziałem to. Serio. Jeżeli chodzi o te lokacje ukrytego klejnota, no to tutaj sorry, ale nie postarali się twórcy. Nie postarali się. I tak wiem, że zaraz ktoś może mi zadać taki komentarz, w zasadzie napisać taki komentarz, że nie narzekaj, ciesz się, bo jest to blisko ciebie, a ty tylko narzekasz zamiast doceniać. Jak najbardziej doceniam, tylko że z drugiej strony też troszeczkę, nie wiem, no, oczekuję trochę tego większego poziomu trudności, skoro robimy poziomy na odwrót, tak? One powinny być trochę trudniejsze. Chociaż tak ociupinkę trudniejsze. A ja często odnoszę wrażenie, że przynajmniej do tego momentu wszystko jest takie zbyt łatwe. Nie wiem, może ja mam dziwne podejście do tego tematu. Jestem ciekaw, czy uda mi się zdobyć wszystkie ten klejnoty za te jagody Bumpa. Dobra, tutaj trochę dostałem. Przyznam się, bez bicia. Teraz bym musiał tam doskoczyć jakoś, tylko jest tutaj malutki ociupinkę problem, ale jednak nie ma problemu. Jezu, ale mi odbija, kurczę. Widzicie, to są takie właśnie efekty, że ja za długo tą serię prowadzę. To trzeba rasa porządnie skończyć z tą serią. Trzeba się jej tak zwanie pozbyć. Ty chcesz się mnie pozbyć, kurczę. Dobra, mamy wszystkie klejnociki za jagody Bumpa. I mamy pełne 100%. Kolejny poziom, bardzo ładnie zaliczony. Jestem dumny z tego powodu. Żywa Skamielina. No to mamy kolejne skiny do kolekcji. Coś czuję, że w ostatniej sesji, w sensie następnej, aka ostatniej sesji, już będziemy mieli wszystkie skiny z tej gierki zdobyte. Co za tym idzie, nie będziemy musieli już nic robić. Serio, nie będziemy musieli nic robić. Będziemy mieli już po prostu wszystko. Dobra, zobaczymy, jak teraz to będzie wszystko wyglądać. 82%, bardzo ładnie. 127 na 228, czyli można w dużym skrócie powiedzieć, że mamy praktycznie prawie, że wszystko zrobione. Dobra. Zryw dinozaura. Następny poziom. To jest przedostatni poziom i czas na wymiar Egipus. No to już zresztą w sumie czytałem, więc nie wiem, po co znowu czytam. I lecimy po prostu z koksem. Poziom na odwrót. Mamy 26 minut na liczniku, więc zaraz będziemy mogli pójść dalej. Tak jest. Oczywiście. Na 100%. Thank you.
No dobra, tu mamy trochę już więcej skrzynek, bo 159, aczkolwiek... Czy to jest jakiś problem? Chyba dla takiego zawodowego zbieracza owoców Wampa oraz jagód Bampa myślę, że to nie będzie żaden problem. Żaden problem to nie będzie. Żaden. Tylko trzeba uważać na tę roślinę, bo ona jak widzicie pluje kwasem. A my nie lubimy tego typu atrakcji. Nie lubimy tego typu przeciwników. Więc warto po prostu się jej bardzo szybko pozbyć, zanim ona to zrobi ze mną. Dobra, pozbyliśmy się tej najbardziej przeszkadzającej. Teraz lecimy w tę stronę. W tę stronę. I bardzo dobrze. Bardzo kurczę pieczone dobrze. Myk, myk, myk. I mamy tutaj nitro. Ale nitro się nie interesujemy, ponieważ po co mamy się interesować czymś, czym nawet, czego nie możemy nawet teraz zniszczyć. Aj, tam pominąłem dwie skrzynki. Dobra, wrócę się po nie poza anteną. Przynajmniej widzicie, gdzie one są. O, proszę. No to tutaj przyznam, że całkiem sprytnie schowali klejnot. Bo bym się w ogóle nie domyślił. Gdyby nie fakt, że przypadkowo całkiem tutaj zrobiłem, co zrobiłem. Trzeba uważać na te grzyby, bo one strasznie spowalniają. Co za tym idzie, dinozaur jest w stanie nas po prostu bardzo szybko złapać. A tego byśmy bardzo chyba nie chcieli. Tak mi się przynajmniej wydaje. Miałbym teraz normalnie 59 skrzynek. Co za tym idzie, brakowałoby mi tylko już... Aha. Dobra. To ja widzę, że nie ma sensu. Przed checkpointem zginąłem. Okej. To pamiętaj, tam jest życie. Ale myślę, że to nie będzie nam już na dłuższą metę potrzebne, bo i tak ten poziom będę jeszcze raz robił poza anteną. Z tego względu, że jak sami zresztą widzicie, nie będziemy mieli ultra 100%. Dobra, 73 chyba na 159 z tego, co widziałem. 38 skrzynek w rundzie bonusowej. No to będzie dosyć ciekawa sprawa. Dobra, teraz coś takiego jest. Coś takiego. Aha, i tyle. Zanim ktokolwiek powie, ale ty, Michał, przecież przechodziłeś już te rundy bonusowe, więc powinieneś o tym pamiętać. Słuchajcie, ja pamiętam o większości rzeczy, ale no z tym wolę się mimo co upewnić, nie? Ja wolę sobie mimo co to wszystko utrwalić, niż kurde wystawiać jakieś kurde wnioski, nie? Które nie są poparte dowodami nawet. 38 na 38, bardzo ładnie. Zrobiliśmy to w sumie za pierwszym razem, więc... Okej. Okay. Całkiem w porze poszło. Jak dobrze pójdzie, no to jeżeli zabraknie nam dwóch skrzynek, no to będziemy praktycznie w domu. Bo tylko tych dwóch nam zabraknie. I nie będę musiał, wiecie, wtedy wracać z powrotem i dodatkowo nagrywać wam sekwencji tym poziomem, żeby, nie wiem, wam pokazać jeszcze raz, gdzie dokładnie mogły być wszystkie skrzynki. Tylko na tych dwóch bym się wtedy skupił. Czyli mógłbym to równie dobrze poza anteną zrobić. Taka jest prawda. I tak też będzie. Kto wie, może zorganizuję jakiegoś streama na potrzebę takiego czegoś. Chociaż nie wiem. Nie wiem, czy na dłuższą metę się opłaca, zobaczymy. Dobra, mamy tutaj aku-aku i teraz byleby nie spierdzielić, chociaż to się łatwo mówi.
Łatwo się mówi, trudno się robi, taka jest prawda. No właśnie. Czyli przy okazji będę musiał jeszcze sobie nadrobić klejnot za 3 śmierci. A raczej za utrzymanie w wyniku 3 śmierci. Au.